Dzień dobry, kochani. Witamy się z wami o tej porze południowej, chwilę już po wodą. A dlaczego wodą? Taką, że oto, podobno ze szkła najlepsze, żeby nie z plastiku. Już odstawię sobie, kochani, buteleczkę, zakręcę. No nie gazowana, kupiłam sobie kilka, bo dostałam zalecenie od pana doktora. Aby pić wodę. Witam bardzo serdecznie, kłaniam się niziutko całemu światu, kochani. No tak, jak urlop, to urlop. Jak wiecie, przeprowadziliśmy się na nowe. W związku z tym zamknęłam temat mojej poprzedniej pracy, napisałam wypowiedzenie, także jestem na etapie wypowiedzenia. Czyli pewnego dnia ta moja praca się skończy. Odpoczywam. Odpoczywam, kochani. I budzę się 2 dni temu rano o 5:00 i mówię, ale dlaczego mnie głowa boli tu? Mnie w ogóle nigdy głowa nie boli. I tak sobie pomyślałam, a może sobie ciśnienie zmierzę. I zmierzyłam. 145, tam na 80 kilka. Puls nawet, a puls jak na mnie 73, to rewelacja. Zawsze mam 86. Ale mówię, no ciśnienie mi skoczyło, ale z czego? Jak tak odpoczywam i jeszcze raz odpoczywam, jeszcze raz luźno. No chyba mnie coś nie chce puścić. Coś mnie trzyma. No ale minęły 2 dni, posłuchajcie. No tak, naczytałam się, nasłuchałam. Awokado, pomidory, potas, magnez. No dobrze. Wszystko jest. Ale dlaczego mi skoczyło? A kiedy mi skoczyło ostatnio? W październiku. Jak byłam u pani doktor, to znaczy jak byłam w szpitalu na chwilę, jak miałam problemy z sercem, bo mnie kłuło. Ale i powiedziała mi wtedy pani doktor, że jak mi skoczy ciśnienie, to mam sobie wziąć tabletkę. Ale tych tabletek nie dała i tak tydzień przetrwał. Ale mówię tak, no jak już teraz mam czas, to pójdę do lekarza. No i posłuchajcie, rano poszłam. Poszłam na 8:00 tutaj, posłuchajcie, no rzut beretem 200 metrów, nawet chyba niecałe. No pani doktor zdziwiona, w tym sensie zdziwiona, że ona mnie nie przyjmie. Jak sobie myślę, ja? To ja mam takie super doświadczenie tu w Niemczech, jeśli chodzi o służbę zdrowia, ona mnie nie przyjmie. Dlaczego? Bo ma za dużo pacjentów i nowych nie przyjmują. No to ja mówię, no szkoda. No ale to proszę mi pokazać jakiegoś innego, bo mam problem z ciśnieniem, potrzebuję iść do lekarza, prawda? No to pani mi napisała nazwisko, no to posłuchajcie, kilometr dalej. Pojechałam jak najbardziej, tam pani oczywiście bez najmniejszych problemów, panie recepcji, ależ oczywiście, proszę panią, zapraszamy serdecznie, męża też, no bo to trzeba się zapisać. To znaczy, trzeba mieć tego lekarza hausarstwa, lekarza domowego, no bo to jest tak, że jeżeli jest, ja słyszałam o takiej sytuacji, że na przykład ktoś poszedł chory i go nie przyjęli, bo nie należy tutaj do tego lekarza. Ale teraz się okazało, no tak, jak mają określoną ilość, no tych pacjentów to nowych nie przyjmują. No okej, dobra, no to już sprawdziłam, tak jest. Chora, zdrowa, nowych nie przyjmują. Cześć, pa. No to poszłam, przyjęli jak najbardziej. No dobrze, kiedy pani sobie życzy przyjść? No proszę pani, dzisiaj mówię. No to tam mnie umówili parę godzin później. Dobra, poszłam do pana doktora. Pan się pyta, ile mam wzrostu. No posłuchajcie, nowy lekarz, nowe miejsce, tak? Nowa kartoteka. A ile ważę? Dobrze, że się rano zważyłam. Wyjęłam te dwie moje historie, to co się działo, no to mu opowiadam. Tak, tak, bardzo dziękuję. Młody człowiek, ja wiem, tak, młody człowiek, no, trochę młodszy ode mnie, ze 35 lat, tak, dwóch, po to prowadzi ośrodek, dwóch młodych lekarzy. Młodych. Okej. I posłuchajcie, kochani, i no, rozmawia ze mną. Oczywiście mierzy mi ciśnienie. No i mówi tak, ja mówię, czy jakieś tabletki dostanę? Nie. Ja mówię, nie dostanę żadnych tabletek. A ile pani wody pije dziennie? No, tak sobie pomyślałam. No powiem litr, bo to tak, czy litr chyba wszystkich napojów, to na pewno. A on mówi, nie, mało, trzeba pić 2. No to pojechałam do sklepu, zakupiłam wód wszelakich, no bo muszę próbować, żeby ta woda była dobra, cytryny.
i piję wodę. Kochani, ale najfajniejsze jest to, że będą mi robili takie badanie, w przyszłym tygodniu zapisana jestem, na, to teraz jest marzec, później jeszcze kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i jeszcze w sierpniu, takie całodobowe, co mierzy ciśnienie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale w przyszłym tygodniu jestem zapisana. No ale pan doktor się mnie pyta, gdzie pracuję. No to ja mówię, że ja jestem na urlopie. A on mówi, no tak, no ale to gdzie? Ja mówię, proszę pana, daleko stąd. Ale ja mówię, już kończę, prawda? Wtedy i wtedy będzie koniec. A on tak na mnie mówi, i nie będzie pani pracowała wcale? Ja mówię, halo, proszę pana, ale ja mam męża. No i posłuchajcie, wtedy się roześmiał. Ja mówię, zaraz, zaraz, najpierw muszę odpocząć. Przez ostatnie 4 lata non-stop pracowałam. Przez ostatnie 20 non-stop pracowałam. No halo, kiedyś muszę mieć chwilę wolnego dla siebie. Czas na malarstwo, czas na moje hobby, czas na inne ciekawe zajęcia. Także posłuchajcie, uśmiałam się, bo to było najpiękniejsze. No jak pan doktor się oburzył? No jak to? I bez pracy? Ale później na takie diktum werbu, że no jak to, mam męża, nie ma problemu, mąż pracuje. No, no co, ciu? Co za problem? Także kochani, i w sumie to jestem bardzo zadowolona z tej wizyty, z obsługi. No bo tak, no rzeczywiście, no to teraz mówi tak, zmierzył mi to ciśnienie, pokazałam, bo słuchajcie, jak robiłam ostatnie zdjęcie, ciśnienie, czy mam urządzenie w domu? Mam, robię, nie ma problemu, zrobiłam zdjęcia, pokazałam mu, to było rano, to tu w południe, tam z 5 razy, 6 chyba w ciągu dnia mierzyłam, dzisiaj rano, dzisiaj przed południem. Ale mówi, jak będzie ból głowy, no czy coś innego dzieje, no mówi nie, to proszę wziąć tabletkę. No ale jak ja będę pić tą wodę, to chyba nie będę tak miała tego bólu głowy. A poza tym, no podobało mi się, bo tak, zbadał mi tak, skręty głową do tyłu, do przodu, czy tu mnie gdzieś nie boli. No, no, sobie pomyślałam, nie jest źle. Czyli mogę powiedzieć, że jak tam byłam zadowolona, to tuż tu też jestem. Kochani, rozgadałam się, ale chciałam się tak z wami na bieżąco podzielić, bo później to tak, jak się ten czas przechodzi, to tak te szczegóły gdzieś tam się zacierają. No i tak, człowiek pracuje. Teraz trzeba troszeczkę odchorować, ale najważniejsze, że spokój, że jest uśmiech, że jest zadowolenie, a jak już tak wszystko przejdzie, to wow, nic, tylko zdobywać świat. Zdobywać te góry dookoła, te zamki zwiedzać. witam wszystkich, bo tu opowieść, tak powiem, rozwinęłam, a tu się nie przywitałam. Sylwusiu, dzień dobry, Anusia, dzień dobry. Mariola, odezwij się, kochana. Czy jeszcze żyjesz, czy oglądasz, czy jesteś, gdzie jesteś? Także witam Radom, witam Warszawę, witam Joanny. Witam Małgosię, sami Gosie, bo tu przeglądałam parę, posłuchajcie kochani, filmików i takich, witam wszystkich tych, których nie witam tak co dzień. Także witam panią Marię, panów też jak najbardziej witam. Aci wysłałam kartkę z adresem. Także praca domowa odrobiona. Kochani, piękne mamy niebo, piękna w ogóle jak widzicie pogoda, już wam pokażę. Jakże tu jest przepięknie. Jakie niebo błękitne dzisiaj. I słoneczko. O, teraz to mnie nawet razi. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia wkrótce.